Cześć, z tej strony Sargon i witam was w kolejnym odcinku Kariery Valencją oczywiście. No i w tym odcinku już zaczynamy miesiąc luty naszej kariery, tak więc lecimy do przodu powoli. W poprzednim odcinku cały styczeń przelecieliśmy całe okienko, w którym co prawda nie było transferów z naszej strony, no ale mimo wszystko meczów było sporo i udało się to jakoś ograć. Oczywiście dużo było symulacji i w tym odcinku także tego będzie sporo. Zaczynam m.in. od tego meczu z Realem Sociedad, który wygraliśmy i to wysoko, więc naprawdę bardzo ładnie. Real Sociedad no w tej naszej karierze jakoś nie imponuje tak naprawdę, ale w rzeczywistości to nie jest taka słaba drużyna, chociaż obecnie sezon też nie należy do jakichś świetnych w ich wykonaniu. W każdym razie przechodzimy do meczu z Celtą. Postanowiłem go zagrać, ponieważ gramy tutaj na wyjeździe, więc sobie rozegramy to spotkanie Celta Vigo kontra Valencia. No i mam nadzieję, że fajnie nam tutaj pójdzie to spotkanie, że uda nam się osiągnąć dobry wynik w Galicji. Chociaż może niekoniecznie być to proste. No tutaj widać, jak jaką mamy ilość zdobytych bramek, ale nie przekładać to na razie na punkty, bo Real jednak no punktuje genialnie. To trzeba im przyznać. Jednak mam nadzieję, że ich dogonimy. Na razie musimy pokonać Celtę, które właśnie taki ma skład. Tak się to prezentuje. W sumie podobnie do meczu z poprzedniego odcinka, bo tam też graliśmy z Celtą, akurat tak się złożyło. Czy się mylę? Chyba się nie mylę. Nieważne. Przejdźmy do naszego składu. Tutaj Jaume, Gaia, Murillo, De Ligt oraz Mafeo. Dalej Kondogbia, Soler, Fabian, Ruiz. No i w ataku Guedes, Mina oraz Rodrigo. Jak widać, bez zaskoczeń. No i przechodzimy do meczu. Kondogbia pierwszą akcję przeprowadza, podaje do Fabiana. Tą daje piłkę Santiemu Minie. Santimina, no i mamy pierwszą bramkę po naszej stronie. Dosyć szybko strzelamy. Jest 1-0 dla Valencji. Super, udaje się szybko objąć prowadzenie w tym meczu. No i możemy walczyć dalej. Naprawdę bardzo fajnie. Bardzo dobrze się złożyło. No i mamy tego gola. Ładna akcja przeprowadzona. Kilka podań. Tutaj naprawdę świetnie zachował się Fabian, ponieważ zastawił się, odwrócił się plecami do bramki, nie dał sobie odebrać piłki, no i strzelił bramkę. Tutaj też mieliśmy niezłą próbę. No i dobitka Santiago Miny, która wpada do tej siatki. Taka niepozorna. Niepozorne to uderzenie głową takie. Znikąd, no ale wpadło do siatki. Bramkarz nie zareagował tam. Nie zdążył zareagować, nie zdołał obronić. No i mamy drugą bramkę Santiago. Bardzo ładnie. Zobaczmy to jeszcze raz, naprawdę ładny strzał ten pierwszy i to dobitka to w ogóle już. Tak więc przechodzimy do kolejnej akcji. Santimina po raz kolejny próbował finezyjnie, no ale bez bramki tutaj. Piłkę tam dotknęła Kondogbia i był spalony. Mam jednak kolejny atak Guedes do Santiago Miny, ten uderza, no i kompletuje hat-tricka jeszcze w pierwszej połowie. 3-0 dla Valencji. Piękne prowadzenie, naprawdę wysokie. Bardzo ładnie nam to idzie w tym meczu. No i o co chodzi, na wyjeździe. Myślałem, że będzie ciężej, no ale okazuje się, że idzie nam naprawdę cudownie. Jeszcze Santimina zdobył hat-tricka w 45 minut. To pokazuje, w jakiej świetnej on jest formie, jak on nam bardzo dużo daje, jaki to jest skuteczny napastnik. No i druga już połowa, Santimina atakuje, podaje do Rodrigo, tego strzał został jednak zablokowany. No i bez zmiany wyniku jednak kolejny nasz atak, Carlos Soler. Soler finezyjnie, no i wpada tu do siatki, naprawdę długo ta piłka się w tym powietrzu utrzymowała, leciała tam no dobre sekundy. No ale wpadła do siatki, taki ten strzał, no, zaskakujący na pewno, ominął tam obrońców wszystkich. No i bramkarz także nie zdołał tego sięgnąć, naprawdę genialne uderzenie Solera. No i przejdźmy do akcji dla Celty w końcu. Tutaj mamy wybicie piłki, jednak do piłki dociera Haaland, który strzela bramkę dla Celty ostatecznie i mamy 1-4, mamy bramkę honorową dla drużyny z Galicji. No, mogą się przynajmniej z tego pocieszyć, bo mecz w ich wykonaniu no, nie był dobry. Naprawdę słabe ich spotkanie, nie udało im się praktycznie nic zrobić, no i tutaj mamy tą jedną bramkę jak na razie i to w sumie tyle, bo atakujemy dalej. Williams, dośrodkowanie, Guedes główką, no i mamy 1-5. Piąta bramka dla nas w tym meczu, no kolejny mecz, w którym strzelamy dużo bramek. No ale w tym sezonie trzeba przyznać, że zdarzają się takie spotkania i to nierzadko, bo naprawdę no ile strzelonych bramek jak na razie imponuje. I kolejny gol. Kolejny gol 1-6. Jeszcze tutaj
Rui zdołał dla siebie bramkę zaliczyć, więc naprawdę ładnie. Santi Mina odbiera piłkę od sędziów. No za tego hat-tricka oczywiście mu się należało. Bardzo ładny mecz w jego wykonaniu, ale także w wykonaniu całej drużyny, bo 6-1, no to jest genialne zwycięstwo, rzadko kiedy coś takiego ma miejsce. No ale w naszym wykonaniu w tym sezonie to jest jednak wyjątek, bo my to wygrywamy taką ilością bramek dosyć częstowo, trzeba przyznać. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No bramkostrzelni jesteśmy, to trzeba przyznać. Trzeba sobie powiedzieć, gorzej z tą obroną troszkę to wygląda czasami, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego, gdy gra się tak ofensywnie, no to zazwyczaj też się jakąś tam bramkę straci, mimo że mecz był wygrany bardzo wysoko, w genialnym zwycięstwie, to i tak bramki straciliśmy. To jak widać w tej symulacji wygrywamy z Deportivo La Coruña, więc kolejne 3 punkty dla nas lecą, tak na razie bardzo fajnie się to prezentuje. No i przechodzimy już do kolejnych roszad w składzie, do kolejnych zmian. Damy okazję oczywiście także innym zawodnikom. No bo czekają nas także mecze w Lidze Mistrzów. Wracamy do tego turnieju, no i zmierzymy się z Milanem. Milan czeka nas w 1/8. No i zobaczymy jak to pójdzie. Szykuje się naprawdę interesujące widowisko. Pierwsze spotkanie, jak widać, rozgrywane jest na Estadio Mestalla w Walencji. Oczywiście Walencja kontra AC Milan. Bardzo ciekawy mecz. Mam nadzieję, że pójdzie nam lepiej niż z Arsenalem w poprzednim sezonie, gdzie odpadliśmy w 1/8. Co prawda z powodu bramek na wyjeździe dla Arsenalu. No ale mimo wszystko przegraliśmy. Tutaj mam nadzieję, że będzie lepiej. Tak więc widać, jaki skład wystawiliśmy tutaj. Podstawowa jedenastka tak naprawdę, bez zaskoczeń. No nie ma w tym meczu akurat Ruiza, za to gra Soler i Fernandez jednocześnie. Czyli dosyć takie ofensywne, można by powiedzieć, zestawienie w środku pola. Jeśli można tego określić. No ale ci zawodnicy są i tak dosyć uniwersalni. Naprawdę wysokiej klasy piłkarze. Zaś jeśli chodzi o Milan, to tak wygląda ich skład. Jak widać, można powiedzieć, że kontynuują trochę ten taki kierunek hiszpański, bo poza Castilla choć minęli jeszcze Fornalsa z Villarrealu, więc nie wiem, czy się z nimi dobrze dogadują, no ale nieważne. Przechodzimy do meczu i tutaj mam pierwszą akcję, ale zakończyłem interwencją Donnarummy. Kolejna sytuacja de Ligt, ale tym razem uderzenie jest niecelne. No i Rodrigo Moreno i został tutaj sfaulowany według sędziego przez Guerrero. No i mamy rzut karny, będziemy mieli 11. Carlos Soler do niej podchodzi. Soler! No i mamy gola. Mamy wykorzystany rzut karny, 1-0. Valencia prowadzi na Estadio Mestalla. No i bardzo dobrze, o to nam chodziło. Teraz wypadałoby pójść za ciosem, żeby mieć dobry wynik przed rewanżem. To jest bardzo ważna sprawa, bo Lidze Mistrzów jeszcze nic nie osiągnęliśmy w tej karierze tak naprawdę konkretnego, więc trzeba walczyć. No i jak widać, walczymy cały czas. No i Rodrigo teraz ma naprawdę genialną okazję. Rodrigo! Ale zmarnował tą sytuację sam na sam. Jednak mamy jeszcze rzut rożny. Uderzenie głową de Ligta tym razem także jest niecelnie. Tak samo jak jego poprzednie uderzenie głową. Jednak walczymy. No i w drugiej połowie Guedes ma swoją sytuację, ale jego strzał został zablokowany przez obrońcę. Guedes jednak, kolejna akcja. Fernandez, Guedes! No i mamy finezyjne uderzenie Guedesza. Ale jednak uderza ono w słupek Kondogbia, no jego strzał akurat był słaby. No i kolejna nasza akcja, Gaja. Podanie do Kondogbi, ten do Miny, Fernandez, Rodrigo, no i mamy gola, w końcu mamy bramkę. Naprawdę ładna akcja naszej ekipy, dużo podań w naszym wykonaniu, no i ostatecznie wszystko zakończyło się piłką w siatce, czyli tak jak ma się kończyć. Super akcja, przykład takiej naprawdę bardzo dobrej, że rozegranej sytuacji. Mieliśmy te dobre podania, no i skończyło się także dobrym strzałem. To jeszcze Williams próbował, jednak nie dotarł do piłki. No i mamy akcję dla Milanu, w końcu jakąś akcję dla Milanu. Castillejo, no i nie strzela bramki. Na całe szczęście. Tak więc mamy prowadzenie 2-0 w tym meczu, wygrywamy 2-0. Bardzo dobry wynik przed rewanżem. Nie straciliśmy bramki u siebie, tak więc z powodu bramek na wyjeździe Milan na pewno już nie awansuje dalej. Tak więc naprawdę fajnie się to udało zrobić. A na wyjeździe zagramy na San Siro, no i tam mam nadzieję uzyskamy dobry wynik. No przede wszystkim też jest kadra strzelona bramka
w następnym meczu da nam bardzo, bardzo dużo, bo będzie to bramka strzelona na wyjeździe. Niestety, mamy kontuzję, no i to akurat jest problem. Niestety, De Ligt i to 8 tygodni, czyli 2 miesiące bez naszego podstawowego środkowego obrońcy będziemy musieli rozegrać. Tak więc zostali na Murillo, Paulista oraz Diakabi. Z tą trójką będziemy sobie musieli poradzić, no ale cała ta trójka się prezentowała na przestrzeni całej naszej kariery, można powiedzieć, naprawdę solidnie. Tak więc myślę, że z tym problemu nie będzie. Nawet jeśli ktoś tam byłby zmęczony, to zawsze można tam jakieś inne możliwości wprowadzić, chociażby Racić mógłby zagrać na środku obrony, albo nawet Piccini ewentualnie, bo też jest wysoki. No, ale mam nadzieję, że nie będzie i tak takiej potrzeby, bo jednak nasi środkowi obrońcy prezentują wysoki poziom, to trzeba przyznać. Tak więc przechodzimy już do kolejnych spotkań, tym razem mecz Real Sociedad symulacja, no i wygrywamy. Awansujemy oczywiście dalej w Pucharze Hiszpanii. No i po raz kolejny robimy zmiany. Teraz też będziemy symulować kilka meczów jeszcze w tym odcinku. Tak jak mówiłem na początku, wspominałem, że będzie sporo symulacji, no bo jak mówiłem jeszcze kilka odcinków temu, chcę przyspieszyć tą karierę trochę. No i mam mecz z Realem Oviedo, czyli kolejny taki rywal do pokonania, no i udaje się na wyjeździe, no i skromnie wygrywamy, no ale jednak wygrywamy, tak więc kolejne 3 punkty, no i kolejne zmiany w składzie. Skład zatwierdzony, no i przechodzimy do spotkania ze Sportingiem Gijón, czyli kolejny, jeden z łatwiejszych rywali. No i 4-0. No tym razem u siebie gramy, no i jak widać wygrana jest zdecydowanie wyższa. I kolejny mecz, będziemy przechodzić do kolejnego meczu. Nie pamiętam, czy to jeszcze jest symulacja, czy już mecz rozgrywany, chyba jeszcze symulowane spotkanie. Nie, to już nie będzie symulowane spotkanie, to będzie już rewanż z Milanem. Tak więc w tym odcinku dowiemy się, czy awansujemy dalej. Milan kontra Valencia na San Siro rozgrywany mecz. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy bardzo dobrą sytuację. Przede wszystkim Milan nie będzie mógł awansować przez bramki zdobyte na wyjeździe, bo nie zdobył żadnej bramki na wyjeździe. No i to już daje nam bardzo dużo. Teraz tak naprawdę jak strzelimy jedną bramkę, to Milan już musi strzelić 4 gole, żeby awansować, no co jest bardzo dla nich słabą sytuacją. Tak więc wystarczy, że strzelimy bramkę, jesteśmy w świetnej sytuacji. A jak Milan strzeli nawet 2, to i tak będzie mieli ewentualną dogrywkę. Jak widać jednak Milan atakuje, wziął się do ataku, no i Kruse strzela, no i strzela bramkę. Strzela celnie, skutecznie, 1-0 dla Milanu. Milan szybko obejmuje prowadzenie, w miarę szybko, bo mamy dopiero 12 minutę. Tak więc naprawdę ładnie się wzięli za to spotkanie, ładnie zaczęli ten mecz. No i skończyło się tą bramką dla tego zespołu. Mam nadzieję, że to jakoś nie podłamie mojej ekipy, bo jak na razie dobra ta akcja była po prostu. Dobre, bardzo dobre uderzenie Kruse. No i mamy 1-0. Jednak atakujemy. Guedes. Gonzalo Guedes przedziera się bodaj do Santiago Miny. Ten uderza, no i umieszcza piłkę w siatce. No i tak jak mówiłem, teraz już naprawdę wynik jest dla nas świetny, ponieważ Milan musi, no musi strzelić jeszcze 3 bramki, żeby tutaj awansować. 2 bramki im nic nie dadzą, bo wygramy dzięki bramkom na wyjeździe. Tak więc naprawdę dobra sytuacja. Jednak Milan atakuje, nie poddaje się, no i kończy się to groźnym strzałem. Na całe szczęście dobrze interweniuje Paulo Lopez. Tak więc mamy remis po pierwszej połowie. Wynik i tak dobry, moim zdaniem. I tak naprawdę dobry wynik, który tak naprawdę daje nam bardzo, bardzo dużo. Dużo lepszy wynik jest 1-1 niż 0-0. Tak więc kolejne akcje w drugiej połowie już. Guerrero, dośrodkowanie. Nie ociera do piłki żaden z zawodników, jednak tutaj popełniamy błędy w obronie. Fornals, Castillejo, no i chyba mamy bramkę. Mamy bramkę dla Milanu, 2-1. No i Milan nie poddaje się. Nie poddaje się i walczy. I sam Castillejo zdobywa gola, który no na razie niewiele daje Milanowi, ale może jeszcze coś da, bo zostało sporo czasu do końca spotkania. Jednak my także próbujemy zaatakować, Kondogbia jednak strzela dosyć słabo, ale walczymy dalej. Rodrigo Moreno, cały czas Rodrigo przedziera się przez obronę, strzela, no i mamy wyrównanie po raz kolejny w tym meczu, 2-2, Milan po raz kolejny musi strzelić 3 gole. Cóż powiedzieć, no Rodrigo tutaj tak naprawdę sam pokonał Milan w tej akcji, bo zobaczmy to. Tutaj tak naprawdę cały czas obok tych obrońców jakoś tak przedziera się, strzela, bramkarz
nie dał rady obronić, no i mamy bramkę, mamy gola. Jednak Milan atakuje jeszcze, co prawda już zostało im bardzo niewiele czasu, tak więc raczej nie liczą już na zwycięstwo, ale może jeszcze bramka honorowa, uderzenie, no i mamy właśnie bramkę dla Milanu. 3-2, więc jak widać wywalczyli to, tą bramkę, no ale cały czas nie jest to powód dla radości na pewno dla tego klubu, no bo niewiele im to daje, no ale przynajmniej sobie bramkę honorową strzelili, no i na tym się skończyło w tym meczu, na tej bramce. Przegrywamy na San Siro, ale jest to tak naprawdę zwycięska porażka, można by to tak nazwać, bo dobry wynik dla nas, 3-2. Strzeliliśmy dwie bramki na San Siro i to nam dało ogromną przewagę w kwestii tego awansu, no i awansowaliśmy po prostu, no i tyle, tyle w tym meczu. Co tu więcej można powiedzieć, no dobry dwumecz ogólnie w naszym wykonaniu, no wyszło to lepiej niż z Arsenalem na pewno, gdzie pierwszy mecz przegraliśmy i potem było ciężko to odrobić, tak więc to zwycięstwo w pierwszym meczu było także moim zdaniem kluczowe. A tak wygląda tabela po tym odcinku, jak widać trochę odrabiamy straty do Realu, teraz jest tylko 5 punktów różnicy. Real co prawda cały czas przegrał tylko 3 mecze, no ale zostało jeszcze trochę spotkań do końca sezonu, więc może ta sytuacja trochę się odmieni. Tak więc na ten moment to było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zachęcam do oceniania, do skomentowania, do zajrzenia na fanpage, także zapraszam na naszego nowego Discorda. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!